Wiemy już z poprzedniego filmu, co to jest pierwiastek kwadratowy, no ale nie zaszkodzi na prostym przykładzie przypomnieć. No i przykład jest taki. Policzmy, ile to jest 7 do potęgi drugiej, czyli 7 do kwadratu. To jest oczywiście 49. Więc pierwiastek kwadratowy, pierwiastek drugiego stopnia z 49 to jest ile. No to jest 7, dlatego że ten symbol pierwiastka oznacza, że to jest liczba. Która podniesiona do potęgi drugiej daje tę liczbę pod pierwiastkiem. No a 7 podniesione do drugiej daje 49, czyli pierwiastek kwadratowy z 49 to jest 7. No widzimy, że pierwiastek to jest w jakimś sensie operacja odwrotna do podnoszenia do drugiej potęgi, do podnoszenia do kwadratu. W tym sensie odwrotna, że jak wezmę pierwiastek z 49 i podniosę do kwadratu, to co dostanę? No dostanę po prostu 49. No, bo to jest 7 podniesione do kwadratu, czyli 49. Czyli w tym sensie to jest operacja odwrotna do potęgowania, do podnoszenia do kwadratu. No i to jest nie tylko dla 49, ale dla dowolnej liczby. To znaczy, jak tutaj mam pod pierwiastkiem jakąś dowolną liczbę x i ją podniosę do kwadratu, no to dostanę po prostu tę liczbę x. No i tutaj warto się zastanowić, czy rzeczywiście ta liczba pod pierwiastkiem może być zupełnie dowolna. Zauważmy, że jak podnosimy coś do kwadratu, to dostajemy w wyniku. Zawsze liczbę dodatnią, czyli tutaj zawsze dostajemy liczbę dodatnią, więc ta liczba pod pierwiastkiem też musi być zawsze dodatnia, bo nie wiadomo, co to jest za liczba, która podniesiona do kwadratu dałaby liczbę ujemną. Czyli przynajmniej na razie, dopóki nie rozszerzymy pojęcia liczb na liczby urojone i zespolone, co w przyszłości niektórzy może poznają, możemy przyjąć, założyć, nawet powinniśmy założyć, że ta liczba pod pierwiastkiem tutaj jest nieujemna. Ta liczba jest nieujemna. Bo inaczej wyciąganie pierwiastka z zbiorzeń rzeczywistych nie ma sensu wtedy. Pierwiastek kwadratowy z zbiorzeń rzeczywistych, czyli tych, którymi się tutaj zajmujemy, można wyciągnąć tylko z liczby nieujemnej. No dobrze, a dlaczego ja tutaj mówię cały czas o jakichś kwadratach? Mam drugą potęgę i mówię, że to jest jakiś kwadrat. No to jest oczywiście związane z geometrią jakoś, z kwadratem. No bo weźmy sobie kwadrat o boku długości 7. Tutaj miałem siódemkę, więc biorę kwadrat o boku długości 7. Ile jest równe pole tego kwadratu? No Pole kwadratu to jest oczywiście 7 razy 7, czyli 7 do kwadratu. Takie jest pole tego kwadratu. 7 do potęgi drugiej. No właśnie dlatego się mówi na drugą potęgę kwadrat, bo to się kojarzy z liczeniem pola kwadratu. Czyli stąd się to wzięło. Utożsamienie... Podnoszenia do drugiej potęgi z podnoszeniem do kwadratu. Stąd się taki sposób wysławiania wziął, że to się kojarzy właśnie z liczeniem pola kwadratu. No i pierwiastkowanie to jest operacja odwrotna. Czyli jak ktoś nam powie, że pole tego kwadratu wynosi x, no to możemy zapytać, jaki jest bok tego kwadratu, jaka jest długość tego boku. No długość tego boku musi być taka, że jak pomnożę tę długość przez siebie, to otrzymamy x. Czyli długość boku musi być pierwiastek z x po prostu. Tutaj długość tego boku to jest pierwiastek z x. No dobrze, a teraz chciałbym to uogólnić na trzeci wymiar. Czyli zamiast kwadratu wezmę sobie taki sześcianik. Mam taki sześcianik o boku powiedzmy 2, o krawędzi długości 2. Sześcian ma wszystkie krawędzie równe, więc tutaj wszystkie krawędzie mają długość 2. No i teraz pytanie, jaka jest objętość tego sześcianu? No, objętość tego sześcianu to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do potęgi trzeciej, czyli 8. No bo miętość sześcianu liczy się w ten sposób, że się mnoży jego długość razy szerokość razy wysokość. One wszystkie mają tę samą wartość, bo wszystkie krawędzie mają tę samą długość, i to jest 2 razy 2 razy 2, 2 do trzeciej, czyli to jest 8. No właśnie. No i dlatego czasami się mówi na trzecią potęgę, że się podnosi do sześcianu. Mówi się, że 2 do trzeciej, to jest to samo co 2 do sześcianu. 2 do sześcianu to jest 8. No ale oczywiście, tak jak mamy potęgę trzecią, tak samo możemy mieć takie, taki problem jak z kwadratem tutaj, z tym x, że ktoś nam da sześcian o zadanej objętości. Ktoś powie, że objętość tego sześcianu jest zadana i wynosi 8. Tak jak tutaj, ktoś mu powiedzieć, że Pole tego kwadratu jest 49, to powiedz, jaka jest długość krawędzi. Tak, tutaj ktoś mówi, że objętość sześcianu jest równa 8 i pyta, jaka jest długość krawędzi. No to w tym wypadku wiemy, że powiedzmy, że ta długość krawędzi to jest x, nie, x już był, to może nazwijmy to a. Powiedzmy, że długość krawędzi to jest a, no to wiemy, że a do potęgi trzeciej to jest 8. No i tak, jak tutaj mieliśmy taką operację odwrotną do podnoszenia do kwadratu, to tutaj też chcielibyśmy mieć taką operację odwrotną do podnoszenia do trzeciej potęgi. Czy też odwrotną do podnoszenia do sześcianu. No i to jest taka operacja. I ona się nazywa też pierwiastek. To jest pierwiastek z 8, ale nie kwadratowy. Bo teraz szukamy takiej liczby, która pomnożona przez siebie 3 razy da 8. A pierwiastek kwadratowy to jest taka liczba, która pomnożona przez siebie 2 razy daje 8. Czyli tutaj muszę wziąć jakiś inny symbol, i umówiono się tutaj pisać taką trójkę, która właśnie oznacza, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia, czy też pierwiastek sześcienny. I to oznacza, że ten symbol, wartość tego symbolu, to jest taka liczba, która pomnożona trzy razy przez siebie, tak jak tutaj, daje 8. No i oczywiście tutaj wiemy, że tą liczbą jest 2 w tym wypadku, bo od początku to było wiadomo. No ale mógłbym nie wiedzieć. Od początku z jakiej liczby pierwiastek trzeciego stopnia chcę wyciągnąć, czy też pierwiastek sześcienny, widzimy tutaj pełną analogię, tak jak tutaj się nazywa pierwiastek kwadratowy, to pierwiastek trzeciego stopnia, który jest związany z liczeniem objętości, nazywa się pierwiastkiem sześciennym, bo kojarzy się z objętością sześcianu. No to możemy wziąć sobie jakiś przykład inny. Powiedzmy, chcę obliczyć pierwiastek trzeciego stopnia z jakiejś innej liczby, na przykład 27. To ile to będzie? Czyli szukam takiej liczby, która pomnożona przez siebie 3 razy da 27. No jak ktoś jest biegły w tabliczce mnożenia, no to wie, że 27 to jest 3 razy 9, a 9 to jest 3 razy 3, czyli 3 razy 3 razy 3 to jest 27, czyli ten pierwiastek będzie równy 3, dlatego że 3 do potęgi trzeciej daje 27. No a teraz możemy zadać pytanie, takie pytanie. Czy jest sens wyciągać pierwiastek trzeciego stopnia z liczby, która nie jest dodatnia? Wiemy, że dla pierwiastka kwadratowego to nie ma sensu. A spróbujmy dla pierwiastka trzeciego stopnia, dla pierwiastka sześciennego, wyciągnąć pierwiastek z liczby minus 64. Zastanówmy się, czy to ma sens. Czy jest taka liczba, która pomnożona przez siebie 3 razy da minus 64? No jest taka liczba. Weźmy. Minus 4 razy minus 4, razy minus 4. To ile to będzie? Minus, razy minus, razy minus to będzie minus, dlatego że dwa minusy dadzą plus, ale jest jeszcze ten trzeci. Z trzech minusów wyjdzie nam minus, a 4 razy 4 to jest 16, razy 4 64. Czyli istnieje taka liczba i pierwiastek trzeciego stopnia z minus 64 to jest po prostu minus 4, czyli ta liczba jest równa minus 4. Czyli widzimy, że inaczej niż dla pierwiastków kwadratowych, dla pierwiastków sześciennych jest sens wyciągania pierwiastka z liczb ujemnych. I to jest związane właśnie z tym, że jak trzy liczby ujemne przez siebie mnożymy, to możemy dostać liczbę ujemną w wyniku. A tutaj było tak, że mnożyliśmy dwie liczby przez siebie, więc wynik podnoszenia do kwadratu jest zawsze dodatni. A z podnoszeniem do trzeciej potęgi tak nie jest. No i oczywiście ktoś może mieć wątpliwości, czy tutaj to zawsze tak łatwo te pierwiastki się odgaduje. No jak znamy tabliczkę mnożenia i mamy pierwiastek z takich liczb, które są trzecimi potęgami liczb całkowitych, np. 27 czy 64, no to jest łatwo odgadnąć. No mogę jeszcze jeden taki przykład pokazać. Weźmy na przykład jakąś większą liczbę, która już poza tabliczkę mnożenia do 100 wychodzi. Powiedzmy pierwiastek z trzeciego stopnia ze 125, gdybym chciał obliczyć. No to to, co zawsze można zrobić, to można spróbować rozłożyć tę liczbę na czynniki pierwsze. No i tutaj ona się dzieli przez 5, 125 się dzieli przez 5 i to będzie 5 razy 25, no a 25 mogę znowu rozłożyć na czynniki, to będzie 5 razy 5, czyli 125 to jest 5 do trzeciej, czyli ten pierwiastek to będzie po prostu 5. Czyli tym razem znowu było łatwo ten pierwiastek wyciągnąć. Jakbyśmy mieli jakieś bardzo duże liczby, to zawsze możemy próbować rozłożyć na czynniki, no ale nigdy nie można wykluczyć takiej sytuacji, że, że ta liczba nie jest trzecią podlegą jakiejś liczby całkowitej. No to wtedy zostaje nam po prostu liczenie za pomocą kalkulatora, wspomaganie się w ten sposób. Można zawsze na kalkulatorze obliczyć pierwiastek z danej liczby. No ale warto wiedzieć, co, co to w ogóle jest, jaki jest sens tego symbolu jakie są podobieństwa i różnice między pierwiastkiem kwadratowym a pierwiastkiem sześciennym.